Siemanko, cześć, jestem Krystian i znajdujemy się w Łodzi i jestem z Łodzi. Trzy słowa, które określają moją muzykę. Zielony, metal i przeklina. W mojej muzyce najbardziej stawiam w tej chwili na przekaz i brzmienie. Moje pierwsze muzyczne inspiracje to były metalcore'owe zespoły typu Bring Me The Horizon. W tej chwili czerpię inspiracje z różnych amerykańskich raperów, to są pojedyncze piosenki. Zacząłem swoją przygodę od produkcji. Dopiero po jakichś 5 latach robienia muzyki zająłem się wokalem. Z rockowego świata do rapowego przeszedłem z powodu poszukiwania melodii, ponieważ ten rockowy świat, a właściwie metalcore'owy, był pozbawiony melodyjności i był bardziej rytmiczny. Współpracując z Blachą albo White'em, zdecydowanie nauczyłem się aranżowania bitów pod nawijanie. Po mojej płycie ciężko jest się czegoś spodziewać. Można tylko po części się spodziewać tego, co wydałem wcześniej. Będą naprawdę ciekawe rzeczy. No i na ten rok po prostu planuję wydanie tej płyty. Ostatnio sam ze sobą szczerze pogadałem, aranżując piosenki na płytę. To była rozmowa na temat treści i przekazu całej płyty jako koncepcji ogólnie. Młode Wilki to dla mnie zdecydowanie wyjście ze strefy komfortu i po prostu wyzwanie. Piosenka, którą przygotuję na Młode Wilki, będzie niespodzianką zarówno dla was, jak i dla mnie. Właśnie dużo się zastanawiałem, kto się pojawi jeszcze w Młodych Wilkach. Wydaje mi się, że może to będzie Kukon na przykład, chociaż mało znam osób z rynku rapowego, także po prostu wymienię tylko tą ksywkę. Ludziom, którzy się dowiedzą, że jestem Młodym Wilkiem i tak dalej, po prostu chciałbym ich pozdrowić serdecznie.